Cześć, witam was wszystkich serdecznie. Słuchajcie, jest majówka, jesteśmy nad morzem, bo akurat byliśmy niedaleko w miarę morza, około 340 km, a z Krakowa mamy 600. Zresztą po majówce wracamy też na te wykopaliska archeologiczne. Słuchajcie, poszedłem rano z psem na plażę, patrzę troszkę patyczka dryfowego i słuchajcie, z samego brzegu udało mi się znaleźć taką garstkę bursztynów. Więc teraz szybko wróciłem, biorę kaszorek, wchodzę do wody, będę wybierał sobie tego patyka. Kto wie, może jakieś większe bryłki uda mi się znaleźć. Okej, widzimy się już na plaży. Powiem wam, że bardzo fajna pogoda. Ciepło, nie ma wiatru. Tam na końcu, gdzie są ludzie, mniej więcej tam. O, tam. Tam jest troszkę tego patyka w wodzie. Mam kaszorek, chociaż nie mam kija, ale kij mi niepotrzebny, więc powyciągam sobie troszeczkę tych patyków i na pewno będzie bursztyn. Drobny będzie na pewno, a może uda się też znaleźć większą bryłkę. Dobra, idę działać. Zobaczcie, jest trochę śmiecia. No i wśród tego na pewno małe kawałeczki są. Więc to wybiorę i zobaczymy, czy coś będzie większego. I zobaczcie, tak jak tutaj morze już wyrzuciło mały kawałeczek. Więc tam mogą być i większe. Dobra, dwa kaszorki wysypane, no i dwa takie kolejne kawałeczki. Fajnie. Nie są to już jakieś miniaturki, chociaż też za duże nie są. Ale może trafi się jakiś duży. Ale zimna woda, powiem wam, bo jestem na boso. Za ciepło to nie jest. Wyrzucam, powiem wam, tego badyla. Woda zimna, ale to w sumie zdrowe. Ale tutaj taki kawałeczek. Może jeszcze będzie większy. Kilka takich jest. Zawsze coś... Fajnie. Cały czas coś jest, ale takie dupki małe. Duperelki. Ale... Cały czas liczę, że będzie i większy. Dalej wyjmuję tutaj to drewno drypowe. Powiem wam tak, szału nie ma. Coś tam jest, fajna zabawa przede wszystkim. Są malutkie takie sztuki, ale zawsze coś. Przynajmniej się człowiek pobawi, więc jest spoko. Tutaj teraz taki kawałeczek mi wyszedł. Nie wiem, czy to dobrze widać. No nie jest źle, bo nie jest to też aż taka drobnica. No sztuka to sztuka, przynajmniej dobra zabawa. Szukam dalej, trochę ludzi się pojawiło z kaszorkami. Idą tam dalej, może tam dalej ten bursztyn odpływa. Patyka trochę wywalone. Tak to tutaj wygląda. Coś tam jest, garstka jest malutkiego bursztynku. Za dużych nie ma, ale i tak super zabawa. Okej. Przyjdę jeszcze wieczorem z latarką, może się jakiś jeden przynajmniej większy kawałek zabłyszczy. Ja zaraz wam pokażę podsumowanko. Ale super naprawdę. Frajda nad morzem, ładna pogoda, więc o to chodzi. Dobra, zaraz podsumowanie. Okej, ja już wracam. Odziałem sobie buty i powiem wam, że no fajnie, fajna zabawa, naprawdę fajna. Coś mi się tam udało znaleźć. Słuchajcie, to są bursztynki, które jak wyławiałem kaszorkiem, no to takie udało mi się po prostu znaleźć, jak ten patyki wyciągnąłem na ląd. Plus znalazłem tamte, co mam w domu na oko. To zaraz wam pokażę wszystko, ile udało mi się znaleźć. Nie było jakiejś jednej większej sztuki, ale może jeszcze wieczorem, jak pójdę z latarką, może coś mi się tam zaświeci. Jakaś jedna większa sztuka. Jeszcze jesteśmy kilka dni, bo jesteśmy jeszcze około 4 dni tutaj nad morzem, bo dzisiaj pierwszy dzień. Więc jest jeszcze prawdopodobieństwo, że jakiś fajny, po prostu większy kawałek uda mi się znaleźć. Ja zaraz wam pokażę wszystko z dzisiejszego dnia. Przede wszystkim naprawdę super mega zabawa, bo nigdy nie wiadomo, kiedy się ten większy kawałek trafi. No i człowiek cały czas liczy, że go znajdzie. Naprawdę super, super, mega, mega, mega zabawa. Okej, zaraz wam pokazuję wszystko, co dzisiaj znalazłem, ale naprawdę jestem zadowolony. Sztuka to sztuka.
Ja już w domku, powiem wam, zbieramy się, idziemy coś zjeść dobrego, jakąś rybkę, zupkę rybną. Potem widzę się z Krzyśkiem, serdecznie cię Krzysiek pozdrawiam. Krzysiek jest z Gdańska i przyjeżdża tutaj do nas, do Jastarni. Powiem wam, że jestem zadowolony z tego połowu bursztynu, ponieważ jest to super zabawa, więc super spędzenie czasu. Naprawdę człowiek się odstresowuje, o niczym nie myśli, tylko że zaraz może znaleźć ten największy kawałek. Idę jeszcze wieczorem tam z latarką ultrafioletową poświecić w tych patykach. Może akurat mi się coś zaświeci. Mieszkam sobie tak. Tutaj mamy taki tarasik. Tutaj jastarnia. A my mieszkamy tutaj. Ładny stary dom. Kaszubski. Przedwojenny 1928 rok. Rozpoczęli budowę. No i podsumowanko bursztynów. To jest urobek z całego dzisiejszego dnia. Tutaj takie, niestety nie ma jakiejś jednej dużej sztuki, ale i tak jestem zadowolony. I tu trzy takie większe. Dużo one nie będą ważyć, szkoda, nie mam wagi. Jesteśmy jeszcze tutaj kilka dni, więc mam nadzieję, że uda się może jeszcze jakieś bursztyny znaleźć. Okej, wielkie dzięki, że obejrzeliście ten odcinek. Pozdrawiam was serdecznie. Trzymajcie się i do następnego. Cześć!